Jestem gotowa na wszystko, jestem gotowa na najgorsze, a jednocześnie oczekuję najlepszego. Panie Marysiu, jakie oczekiwania przed Tokio? Czy to bardziej jest oczekiwanie, ekscytacja, nerwy, czy wszystkiego po trochu? Radość. Cieszę się bardzo, że mogę lecieć na swoje drugie Igrzyska Olimpijskie. Jestem przeszczęśliwa, że to już powoli dobiega końca. Czy oczekiwania? Jestem gotowa na wszystko. Jestem gotowa na najgorsze, a jednocześnie oczekuję najlepszego. Wiem, że taki jest sport. Sport jest różny, sport jest bardzo barwny. Tak jak i życie. Wiem, że zrobiłam kawał dobrej roboty, nie tylko w tym roku, ale też w latach poprzednich. Nic więcej teraz nie zrobię, mogę ewentualnie zadbać o swoje zdrowie. To tyle. Przez te 5 lat się wiele zdarzyło i w Pani życiu takim sportowym, zdrowotnym, dużo przejść, dużo problemów. To Panią wzmocniło, sądzi Pani? Zdecydowanie. Jestem zupełnie inną zawodniczką niż 5 lat temu, lecącą na swoje pierwsze igrzyska. A wtedy wynik już był fenomenalny, prawda? Niewiele zabrakło do medalu. Teraz czuje się Pani mocniejszą zawodniczką, dojrzalszą na pewno i przez to gdzieś z większymi szansami takimi w swojej głowie? Tu nie chodzi o szanse. Jestem bardziej profesjonalna, spokojniejsza, bardziej wierzę w siebie, wierzę w swoje możliwości. Jestem też świadoma tego, że w oszczepie będzie naprawdę zacięta rywalizacja. Wszystkie dziewczyny będą tam przygotowane do tego najwyższego poziomu. Nie można tutaj mówić o oczekiwaniach. Ja po prostu chcę się zaprezentować z jak najlepszej strony. Może powiedzieć, troszkę wszyscy będą patrzeć przez pryzmat tego Pani fenomenalnego wyniku z tego roku. To troszkę na barkach będzie ciążyć, czy nie? Patrzy po prostu Pani na to naturalnie. Jestem świadoma, że będę przez jakiś czas rozliczana z tego wyniku. Niemniej absolutnie mnie to nie interesuje. Ja tam chcę oddać parę bardzo dobrych rzutów. Dziękuję.